Witajcie bardzo serdecznie, witamy Was na webinarze pod tytułem Niezmienna miłość, czyli jak okazywać akceptację dzieciom, nawet jak nie spełniają naszych oczekiwań. Dlaczego ten temat? No, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że od 2-3 lat prowadzimy ten kurs i w ramach kursu spotykamy się z Wami na rozmowach jeden na jeden. Są bardzo sympatyczne, bardzo dobre rozmowy i widzimy, że ten temat generuje problemy. Trudno jest go zrozumieć, trudno jest go zastosować, on jest bardzo szeroki, dlatego postanowiliśmy dograć ten nowy webinar, ten specjalny webinar, żeby ten temat rozszerzyć. Drugi powód jest taki, że przez te kilka lat nazbierało nam się kilka obserwacji, kilka spostrzeżeń, którymi chcemy się podzielić i wierzymy, że one zainspirują Was, dadzą do myślenia, ale też skłonią bezpośrednio do działania po to, żebyście mogli lepiej, skuteczniej i w trwały sposób okazywać bezwarunkową akceptację dzieciom. Żeby nasza miłość do naszych dzieci nie była uzależniona od tego, co one robią. Czym jest akceptacja? Taka najprostsza definicja wynikająca bardziej z pochodzenia słowa akceptacja, ono pochodzi z łaciny, nie wymówię go po łacinie, ale oznacza przyjmować, po prostu przyjmować, przyjmować coś, przyjmować kogoś. Możemy rozszerzyć tą definicję na potrzeby naszego kursu, na potrzeby tego wykładu, tego webinaru, że akceptacja to jest przyjmowanie dziecka takim, jakim jest. Po prostu. Wynika z tego, to, że przyjmujemy dziecko, to, że akceptujemy je, wynika z tego, że ono jest stworzone przez Boga, jest Bożym dziełem i jako takie jest godne szacunku. Jako właśnie stworzone przez Boga ma też swoją wartość i my rodzice w ten sposób, akceptując nasze dzieci, po prostu podkreślamy to, że to dziecko ma wartość, ma godność, jest osobą i jest też godne szacunku. Powinniśmy okazywać mu szacunek. Co daje akceptacja? Akceptacja daje dziecku dwie rzeczy. Poczucie wartości. Jestem wartościową osobą. Jestem wart tego, żeby mnie kochać. Nie dlatego, co robię, tylko dlatego, że jestem. Po prostu jestem tym, kim jestem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to bezwarunkowa akceptacja daje też dziecku poczucie bezpieczeństwa. To jest bardziej związane z tym, że niezależnie od tego, co zrobię, mój dom jest miejscem, do którego zawsze mogę wrócić. To jest moje bezpieczne schronienie, niezależnie od tego, co się wydarzy w moim życiu. I tak sobie myślałam, że przygotowując się do tego webinaru, zastanawiałam się nad takim pytaniem. Jeżeli my, rodzice, nie będziemy bezwarunkowo przyjmować naszych dzieci, akceptować ich, to kto będzie? I czy nasze dzieci są warte tego, aby właśnie były bezwarunkowo przyjmowane, bezwarunkowo akceptowane? Przez nas rodziców. Więc na razie zostawiam Was z tym pytaniem. Ci z Was, którzy brali udział w naszym kursie, wiedzą, że akceptacja jest związana z taką pułapką. Otóż obok słowa akceptacja jest słowo akceptacja warunkowa. Czyli akceptuję Cię, jeżeli spełnisz pewien warunek. No i po czym odróżnić akceptację warunkową od tej bezwarunkowej? Czasami będziemy mówić bezwarunkowa, czasami po prostu akceptacja, ale mamy na myśli tą bezwarunkową. No ta warunkowa używa takiego swojego specyficznego języka. Ona mówi na przykład: kocham Cię, ponieważ pięknie posprzątałeś zabawki. Kocham Cię, ponieważ masz bardzo dobre oceny. Akceptuję Cię, ponieważ bardzo dobrze poradziłeś sobie, rozwiązując ten problem. Ona może używać też słowa jeżeli. Jeżeli przyniesiesz znowu piątkę, mama dalej będzie Cię kochać. Jeżeli
będziesz miły dla brata, to znaczy, że wszystko między nami ok. Mogą być też takie słowa, na przykład ale. Kocham cię, ale żeby mi to było ostatni raz. Albo może być coś w stylu mama nie będzie cię kochać, albo tata nie będzie cię kochać, jeśli coś tam. No i czasami możecie, ja wiem, że czasami tak myślicie, słuchając tego, ja tak nigdy nie mówię. Ale czasami to się gdzieś tam nam wymsknie, więc bądźmy czujni, uważajmy. Bo akceptacja warunkowa, tak naprawdę według tej naszej definicji, nie jest akceptacją, bo ona jest tylko tak jakby na chwilę, tylko pod jakimś warunkiem. I my tak mówimy trochę, jak to jest jak z tym byciem w ciąży, prawda? Albo jesteś w ciąży, albo nie. Albo akceptujesz, albo nie. Takie akceptowanie warunkowe, czasowe, to nie jest ta akceptacja, o której mówimy. Ona nie daje tego poczucia bezpieczeństwa, albo takie złudne. Będziemy o nim jeszcze więcej mówić, jakie to są problemy. Natomiast jakim językiem mówi akceptacja bezwarunkowa? Akceptacja bezwarunkowa mówi kocham cię. Ta cisza po sobie kocham, to oznacza, że tam jest kropka. Czasami mówimy kocham cię i kropka, czyli nie ma żadnego jeżeli, ale, ponieważ, jeśli, tylko mi tutaj coś tam. Nie, po prostu kocham cię. I nic tego nie zmieni. Kocham cię i nic tego nie zmieni. Nie dlatego za to, jaki jesteś, czy jaka jesteś, tylko dlatego, że jesteś moim dzieckiem i Bóg cię tak stworzył, dał ci godność i wartość. No i czasami, jak mówiłem, myślimy, nie, ja tak nie mówię. Ale jeżeli tak myślę od czasu do czasu, jeżeli taka myśl się tam gdzieś skrada, to dzieci będą to wiedzieć. Mieliśmy kiedyś na kursie taką sytuację. Przychodziła mama. No i mama miała dwójkę dzieci. Piękna, elegancka kobieta, elokwentna, po prostu, no, wzór. A jej córka była identyczna, była jej super pozytywną kopią, tylko troszeczkę młodszą. Po prostu zaangażowana w kościele, wiecie, wolontariat, to, tamto, wszyscy je znali, no po prostu super. No i jesteśmy na spotkaniach i mama mówi w pewnym momencie, no ale tutaj mam problem z synem, no bo niby poszedł na te studia, które chciałam, żeby był inżynierem, a tak mu słabo ta nauka idzie, ciągle jakieś konflikty między nami, nie wiem, co z tym zrobić. No i poznajemy się, prawda, ze spotkania na spotkanie bliżej, no i pytamy, no a kiedy jest dobrze między wami? No, wiesz co, długo nie było. No, ostatnio to było dobrze, jak wymienił mi opony zimowe w samochodzie. No, a potem dowiedzieliśmy się po jakimś czasie, że tata jest zawodowym kierowcą tira. I po prostu syn chce być jak tata, chce jeździć na samochodach. Naprawdę lubi to, umie, to go interesuje. No, ale mama cały czas chciała, żeby był inżynierem, żeby był bardziej jak ona, bardziej jak córka. I wyobraźcie sobie, pewnego razu mama przychodzi na spotkanie, ale jest inna. Nie możemy rozpocząć spotkania, bo ona mówi, muszę wam coś powiedzieć. No i my tak słuchamy, no dobrze, co? Zmieniłam się. Źle robiłam. No ale o co chodzi? No więc okazało się, że ta mama rozmawiała ze swoją mamą, czyli babcią tych dzieci. I babcia relacjonowała rozmowę, którą wnuk, ten chłopiec, który lubi samochody, a nie za bardzo być inżynierem, miał z babcią. I mówi tak, podsumowanie tej rozmowy, mówi, bo wiesz co, babciu? Mamie córka się udała, a syn nie. Nikt z nas nie chciałby usłyszeć takiej relacji, z takiej rozmowy naszego dziecka z babcią. Ta mama też nie chciała. I od tego momentu postanowiła, będę akceptować mojego syna takim, jakim jest. Kiedy nasze dzieci zrobią coś, co nam się nie podoba, to my rodzice często stosujemy coś, co ja nazywam emocjonalnym odrzuceniem. Czyli obrażamy się na dziecko, a w pewnym sensie jakby odpychamy je, właśnie tak emocjonalnie, odcinamy je emocjonalnie, ponieważ poczucie tego, że dziecko jest akceptowane, to jest bardzo ważne. Dla dziecka to jest bardzo ważne. Czuć się akceptowanym, czuć się kochanym, czuć, że mama, że mamy tą dobrą więź. Więc rodzice często wykorzystują to, kiedy dziecko zrobi coś nie tak, nie spełni oczekiwania, zachowa się w niewłaściwy sposób, taki sposób, no właśnie, którego my nie oczekujemy,
no to wtedy rodzice po prostu odcinają go od tej akceptacji, od tej miłości, po to, żeby ono zrozumiało. To jest dla jego dobra wszystko, oczywiście. Po to, żeby ono zrozumiało, że zachowało się źle i należy się poprawić. I to coś nazywamy, no, ja nazywam to właśnie odrzuceniem emocjonalnym, ale tak naprawdę to jest manipulacja emocjonalna. Manipulujemy emocjami dziecka, bo dziecko, które bardzo chce, małe dziecko, myślę o małym dziecku, troszkę będziemy mówić o tym, jak to wygląda, kiedy dzieci są większe, ale bo małe dziecko, ono po prostu będzie chciało znowu, żeby mamusia je kochała, więc ono znowu zmieni swoje zachowanie. Ale ten sposób uczenia dziecka właściwych zachowań tak naprawdę jest krótkotrwały. I wydaje się, że przyniesie konsekwencje później. Znaczy doświadczymy konsekwencji tego my jako rodzice i ono jako dziecko później. Ja nazywam to reglamentowaniem akceptacji, czyli akceptujemy dziecko wtedy, kiedy ono spełnia nasze oczekiwania, kiedy robi to, co nam się podoba, kiedy zachowuje się, jeszcze raz powtórzę, zachowuje się we właściwy sposób. Ale kiedy się zachowuje w niewłaściwy sposób, no to wtedy właśnie je odrzucamy, strzelamy focha, obrażamy się i używamy takich słów jak: nie rozmawiam z tobą teraz, nie przychodź do mnie, jak się nie uspokoisz, to są, wiecie, cytaty z rodziców w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, tak? Jak się nie uspokoisz, to do mnie nie przychodź. Dopóki czegoś nie zrobisz, w ogóle ze mną nie rozmawiaj. Te wszystkie słowa komunikują dziecku koniec akceptacji. Teraz cię już nie akceptuję. Zrobiłeś coś i cię nie akceptuję. I kiedy tak mówimy, to czego uczymy dziecko? Kiedy reglamentujemy akceptację, kiedy właśnie robimy to odrzucenie emocjonalne, czego uczymy dziecko? Uczymy dziecko dwóch rzeczy. Po pierwsze, że akceptacja jest związana z zachowaniem. To znaczy, nie jestem akceptowany jako osoba, jestem akceptowany, akceptowane jest tylko moje zachowanie. I wtedy pojawia się ten problem, o którym my często mówimy na kursie, żeby oddzielić osobę od zachowania. I rodzice mówią, jak to zrobić? Jak oddzielić osobę od zachowania? To jest trudne. No właśnie, to jest trudne, ponieważ jako dzieci zostaliśmy nauczeni, że nie jesteśmy akceptowani jako osoby, tylko jesteśmy akceptowani, akceptowane jest tylko nasze zachowanie, czyli jesteśmy akceptowani, kiedy zachowujemy się w pożądany sposób. Okay? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, której dziecko się uczy, jest taka, że akceptacja, miłość, co za tym idzie, jest czymś, na co trzeba, nie wiem, zapracować, zasłużyć, że to nie jest, nie? Znacie to powiedzenie, nie ma nic za darmo. I to też nie jest za darmo. I to skutkuje wieloma problemami później w życiu, oczywiście dorosłym, ale to też przenosi się potem, i też będziemy o tym mówić teraz, też w trakcie tego webinaru, przenosi się to później też na rodzinę, tak? Bo już ten wzorzec, właściwie powiedziałabym, niewłaściwego akceptowania, już wpajamy dziecku wzorzec niewłaściwego akceptowania. Dlaczego akceptowanie dzieci jest ważne? Tak, to po prostu przyszedł mi jakiś kawał do głowy. Uwaga. Dlaczego to jest ważne? Co powoduje akceptację u dziecka? No właśnie te dwie rzeczy. Dziecko dostaje komunikat: jestem wartościowy taki, jaki jestem. Jestem wartościowy, bo jestem człowiekiem, jestem osobą i z tego powodu jestem wartościowy. A drugi komunikat to jest to bezpieczeństwo. Nasz dom jest miejscem, do którego zawsze mogę przyjść, bez względu na to, jak się czuję, jak ciężki mam dzień, bez względu na to, jakie mam emocje, albo bez względu na to, co zrobiłem. Mogę przyjść do naszego domu, mogę być sobą. I rodzice zawsze mnie przyjmą.
Tutaj ciągle, akurat w tym miejscu, bardzo mi przypowieść o synu marnotrawnym pasuje, ponieważ syn marnotrawny tak naprawdę znieważył swojego ojca, obraził go tak bardzo. Być może my, żyjąc teraz, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak kulturowo, znaczy jeśli chodzi o kulturę Nowego Testamentu, jak trudna była ta sytuacja dla ojca, kiedy syn poprosił, żeby mu oddał, dał tą należną część majątku i po prostu poszedł i przepił wszystko, co tam i w ogóle, nie? Się stoczył na samo dno życia. Ale wrócił do domu i został zaakceptowany, został przyjęty bezwarunkowo. Nie było żadnych warunków. Jest to oczywiście przypowieść, którą Pan Jezus opowiedział. To nie jest historia, bo ta przypowieść już sobie żyje własnym życiem jako historia, która się naprawdę wydarzyła. Nie, to nie, to jest przypowieść, tutaj podkreślę, ale myślę, że Pan Jezus chciał przez to też jakąś prawdę przekazać, że w Bożym Królestwie istnieje to pojęcie bezwarunkowej akceptacji, nawet jeśli człowiek bardzo się pogubi. I właśnie dlatego myślę, że to nasz dom, chcemy, żeby nasz dom był takim miejscem, że nasze dzieci zawsze mogą do niego wrócić, nawet jeśli bardzo nas obrażą i nawet jeśli w tym życiu się bardzo pogubią. To jest właśnie bezwarunkowa akceptacja. To daje bezwarunkowa akceptacja. Bezwarunkowa akceptacja mówi: kocham Cię, bo Bóg stworzył Cię w cudowny sposób, niepowtarzalny. Kocham Cię, dlatego że jesteś. Kocham Cię i nic tego nie zmieni. Moja miłość do Ciebie będzie trwała, niezależnie od tego, co zrobisz w życiu. I ta, kiedy pracujemy nad tym, czy okazujemy dzieciom tą bezwarunkową akceptację, uczymy je tego, aby mieć właściwą postawę do innych ludzi. Uczymy je tego, żeby zrozumieć, na czym polega oddzielenie osoby od zachowania. Uczymy je tego, że każdy człowiek jest wartościowy i godny szacunku. Więc nawet jeśli zbłądzi, że czymś innym jest to, że ktoś jest człowiekiem, a czymś innym jest to, że wybiera jakiś styl życia, jakieś zachowanie. A co powoduje, co może spowodować w dzieciach to, kiedy doświadczą bezwarunkowej akceptacji? Nie doświadczą. Kiedy nie doświadczą. Kiedy doświadczą, kiedy nie doświadczą. Kiedy nie doświadczą. Ta historia pokazuje oba te elementy, stąd nasza tutaj mała dyskusja. Więc to znowu był jeden z kursów, które prowadziliśmy. I tym razem poznaliśmy całą rodzinę. Mama, tata, dwie córki. No i kiedy rodzice przyszli na kurs, ja zawsze pytam, dlaczego tu jesteście? W sensie, co was tu sprowadza? Jaka motywacja was przyprowadziła? No i oni powiedzieli, my nie mamy żadnych problemów, tak, przyszliśmy zobaczyć. To wiecie, mi się zapala czerwona lampka wtedy, nie? To jest interesujące. Jaka jest ta motywacja, której jeszcze nie wiemy? Więc poznajemy potem rodzinę, bardzo fajni, sympatyczni ludzie. Z młodzieżą pracujemy i jedna z ich córek jest animatorką, liderką takiej grupy. Znamy się lepiej, no ale poznajemy też taką trudną jej historię. Może na razie jeszcze jej nie zdradzę. W każdym bądź razie, po jakimś czasie, jak już się znamy, może po kilku miesiącach, organizujemy jakieś spotkanie, na którym wybrane osoby opowiadają o tym, jak Pan Jezus zmienił ich życie. Jest około 30 osób, to jest publiczne spotkanie, więc zacytuję fragmenty z tego, jak właśnie ich córka, zmieniam imię, dzisiaj nazywa się Ola, jak Ola opowiada o tym, jak Pan Jezus zmienił jej życie. No więc wygląda to w taki sposób, ale Ola zaczyna od czegoś takiego. Kiedy wracałam do domu, rodzice ciągle się kłócili, więc zamykałam się w moim pokoju. Nie umiałam zbudować też więzi z moją siostrą, trochę młodszą, i w ogóle chyba miałam problemy z budowaniem relacji z innymi, bo w szkole też byłam takim samotnikiem. I to, co najbardziej mi doskwierało, to była po prostu samotność. W pewnym momencie, myślę gdzieś tak pod koniec gimnazjum, w bibliotece przez internet znalazłam Biblię Szatana. No i tam myślałam, o, to nie będę samotna. I postanowiła zaprzyjaźnić się z Szatanem.
i wejść w te różne rzeczy. No ale jak wiadomo, ojciec kłamstwa ją też okłamał tutaj i ona kilka razy trafiała na izbę do szpitala, po prostu na izbę przyjęć, po prostu ucięła się i tam różni ludzie ją odwozili. I myślę sobie, że dla rodzica to jest taki bardzo bolesne doświadczenie. Nasze dzieci były na izbie w szpitalu, ale raczej z powodu jakichś wypadków niż samookaleczenia i takich prób samobójczych poważnych. W każdym bądź razie na skutek różnych wydarzeń i dzięki łasce Bożej Pan Bóg ją wyprowadził z tego. I ona opowiada właśnie o tym, jak Pan Bóg ją wyprowadził, różne historie i podsumowuje tą całą historię swojego życia, kilku ostatnich lat i mówi tak. Dwa, może trzy tygodnie temu ktoś, my wiemy, że to jej chłopak, powiedział mi: Ola, lubię cię taką, jaką jesteś. I Ola podsumowuje słowa tego chłopaka w taki sposób. Mówi tak, gdyby ktoś powiedział mi te słowa dwa, trzy lata temu, nigdy nie zrobiłabym tych rzeczy, które zrobiłam. Więc do czego prowadzi brak akceptacji? A do czego prowadzi to, kiedy tą akceptację doświadczymy? Ja chciałam opowiedzieć o sobie trochę. Opowiem wam historię odrzucenia. Co to znaczy? Jak wygląda odrzucenie? Kiedy miałam rok, moja mama ponownie wyszła za mąż i mój ojczym okazał się alkoholikiem. Więc wzrastałam w rodzinie alkoholowej. I w rodzinach alkoholowych zwykle jest taka zasada, różne są niepisane zasady. I w mojej rodzinie, tak jak w wielu innych, te zasady funkcjonowały takie trzy. Pierwsza zasada to jest takie bezwzględne posłuszeństwo rodzicom. I powiedziałabym, że to też jest taka bardzo duża kontrola. W tych rodzinach, w mojej rodzinie i w wielu innych, w statystycznej rodzinie alkoholowej, kontrola jest bardzo tutaj ważna. Druga rzecz to jest zaspokajaj moje potrzeby emocjonalne, czyli zaspokajaj potrzeby emocjonalne rodziców. I trzecia, nie komunikuj własnych potrzeb emocjonalnych. Moja rodzina opierała się na takich trzech niepisanych, niewymówionych zasadach, które ja mam niemalże tak, jak wyssałam z mlekiem matki, można by powiedzieć. I kiedy byłam nastolatką, odkryłam, bo zwykle to jest taki w rodzinach alkoholowych, zwykle w okolicach wieku nastoletniego, nastolatki odkrywają, że w ich domu coś jest nie tak. No i ja tak właśnie odkryłam, że w naszym domu coś jest nie tak, że to nie jest, coś nie gra. To jest trudne, żeby dziecko było w stanie powiedzieć, co nie gra. Po prostu czuję, że coś jest nie tak i wiele rzeczy mi się nie podobało. Ale nie podobało mi się to, że miałam takie poczucie, że nasz dom orbituje, wręcz cały krąży wokół mojego ojca, który jest alkoholikiem, czyli wokół mojego ojczyma. Ja nigdy nie poznałam swojego biologicznego ojca. Więc cały nasz dom krąży wokół ojca, który jest alkoholikiem. I że wszyscy jakby, całe nasze życie jest podporządkowane jemu. My wszyscy po prostu musimy się do niego dostosować. Cokolwiek się dzieje w naszym domu, musimy się dostosować do niego. W związku z tym, no, ponieważ odkryłam to, zaczęłam to komunikować, no i miałam w związku z tym bardzo dużo trudnych rozmów, czy tej kłótni z moją mamą, ponieważ moja mama odkryła, czy dotarło do niej w jakiś sposób, że ja nie akceptuję, czy zrozumiała to, że ja nie akceptuję mojego ojca. I myślę, że znalazła się przed takim trudnym trochę wyborem, że albo odrzuci mnie, albo odrzuci tatę. No i oczywiście wybrała, że odrzuci mnie, bo tak było dużo łatwiej. I w związku z tym myślę, że ona zrobiła to w taki nieświadomy sposób. To znaczy ona próbowała mnie zmusić do tego, na różne sposoby, żebym ja zaakceptowała mojego ojca. Żebym zaakceptowała jego alkoholizm, może nie tyle ojca, co alkoholizm. Chociaż w tamtym czasie, no to dla mnie byłam dzieckiem, nie? Pamiętajcie, że byłam dzieckiem. Nie byłam dorosłą osobą. Więc i to się odbywało, to znaczy jakby moim chlebem codziennym była manipulacja emocjonalna, było to obrażanie się, to było to odrzucanie emocjonalne, te wszystkie rzeczy, kłótnie, awantury,
różne takie rzeczy. To był taki mój, że tak powiem, chleb codzienny, kiedy byłam nastolatką. I w tamtym czasie też, właśnie jakby skutkiem tego wszystkiego, u mnie pojawiła się nerwica natręctw i też takie stany depresyjno-lękowe. No i oczywiście, kiedy się pojawiły te różne sytuacje, no to zabrano mnie, a jakże, do lekarzy różnych, i lekarze dzielili się na dwie grupy. Jedna grupa lekarzy mówiła, że ja jestem hipochondrykiem i tam nic mi nie jest, a druga grupa lekarzy mówiła, że nic mi nie jest i robię to wszystko tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Więc moja mama dostała kolejny argument na to, że no, że po prostu ja chcę jakby ukarać ją, bo ona to mówiła do mnie, że ja w ten sposób chcę ją ukarać za coś, za jej wybór życiowy. No, bardzo często słyszałam słowa w stylu: wpędzisz mnie do grobu, albo dlaczego mi to robisz, twoje dzieci ci odpłacą za to, co ty mi robisz, i takie różne fajne rzeczy słyszałam. I ta cała sytuacja związana, i to na tym właśnie polegało odrzucanie. W ten sposób mogę odpisać to, co się działo w moim domu, ponieważ moja mama po prostu odrzuciła mnie emocjonalnie. I to odrzucenie i cała ta sytuacja no, sprawiły stany depresyjno-lękowe, to był jakby jeden element tego, ale też moje problemy z poczuciem własnej wartości, moje problemy z obrazem siebie, z różnymi rzeczami, z którymi ja po prostu wchodziłam w dorosłe życie. Więc tak chciałabym to tutaj gdzieś zamknąć w tym miejscu, ale tak się dzieje. Tak się dzieje, kiedy my odrzucamy, kiedy my rodzice po prostu odrzucamy nasze dzieci. Nie, może moja historia jest bardziej ekstremalna. Okej, to tyle. No dziękuję, kochani, że się podzieliłaś. Pierwszy raz chyba tak publicznie takie rzeczy. Akceptacja bezwarunkowa trochę przypomina kask rowerowy. Wiem, że wśród Was są fascynaci jazdy na rowerze, tak jak ja. O, właśnie, zgłaszacie się, bardzo dobrze, pozdrawiam serdecznie. Ale prawdopodobnie tak jak ja, jak to wszyscy fascynaci jazdy na rowerze, mieliście kilka kraks, stłuczek, wypadków, upadków. Ja zacząłem jeździć na rowerze, kiedy jeszcze kaski widziałem tylko w telewizji na wyścigu pokoju. I zastanawiałem się, co oni tam mają na głowach takiego. Dzisiaj już jest troszeczkę inaczej. Więc moje wypadki dzieją się przed kaskiem i po kasku. Ten mam całkiem nowy z powodu wypadku. Stary musiałem wyrzucić. Ale jestem zwolennikiem też kasku, dlatego że on daje mi takie poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że przy ostatnim wypadku uchronił mnie, bo on uległ zniszczeniu, a moja głowa z zewnątrz nie ucierpiała. Ale nie będę o tym opowiadał. Myślę, że dlaczego jest podobny kask rowerowy do akceptacji, tej bezwarunkowej, bo o niej mówiłem. To podam taką ilustrację związaną z naszą córką, nastolatką, właśnie licealistką. To będzie powiązane. Więc kask, pierwsza rzecz, jaką kask powoduje, to on powoduje to, że w czasie upadku zranienia są mniejsze. Przynajmniej głowy, prawda? Że zranienia są mniejsze. No i nasza córka była w weekend, to było 2 tygodnie temu, albo 3, no niedawno, świeżo, z koleżankami w sobotę na mieście, ale z różnymi koleżankami. Ona jest bardzo towarzyska. Bardzo lubi ludzi, ona w ten sposób doładowuje swoje baterie, więc ona w ten sposób, jak tylko może, była ładna pogoda, spędza weekend. Pojechała do miasta poszaleć. No i wróciła trochę smutna. Ja pytam, co się stało. Ona mówi, że te koleżanki, z którymi spotkała się na końcu dnia, były złe na nią. Ja mówię, dlaczego były złe? No bo wiesz co, ja już nie miałam siły być taką entuzjastyczną, wesołą, tryskającą życiem, zabawiającą wszystkich osobą. Jak zwykle jestem. Po prostu już byłam zmęczona po całym dniu. One były złe. Myślały, powiedziały mi to, że ja to robię wbrew nim, przeciwko nim. Więc ona przyszła w takim stanie do domu, bo nie pozostała tam zaakceptowana bezwarunkowo, prawda? One, dziewczynki, akceptują ją. Są dziewczynkami jeszcze w warunkowy sposób, kiedy jest tą fajną dziewczyną. W
wróciła do domu i w naszym domu może być taka, jaka chce. Może być smutna, może być wesoła, może sobie płakać, może się złościć, może różne mieć emocje. Ona jest po prostu naszą córką, a to jest jej dom. Chcemy, żeby tu się czuła bezpiecznie. Więc to jest jak ten kask. To mniej boli, kiedy jesteś w takim miejscu. Mniej bolą te zranienia od koleżanek. Kask też powoduje, że te rany, jeśli tam są jakieś rany, one się szybciej goją, bo one są łagodniejsze. No więc ona, mimo że doświadczyła od koleżanek zranienia emocjonalnego, przeżyła jakiś swój kryzys. Dla takiej osoby, dla której ludzie są ważni, takie słowa są też bardzo bolesne. Więc ona przeżyła ten swój kryzys, kiedy miała przeżywać frajdę. To było z zaskoczeniem, to było podwójnie bolesne. Ale mogła jakby w domu, gdzie może być sobą, mogła się zregenerować. Dziękuję. Odnowić swoją energię i te rany mogły się łatwiej zagoić. Więc dlatego nie puszczamy dzieci, myślę, że większość z nas, nie puszcza dzieci na rower bez kasku, bo nie chcemy, żeby ten upadek, one się będą działy na rowerze, to normalne, to jest wpisane w rower. Ale po to, żeby tam nie było tych poważniejszych ran, albo żeby one się szybciej goiły. Myślę, że podobną funkcję spełnia właśnie akceptacja bezwarunkowa. Powiedzieliśmy, czym jest akceptacja, powiedzieliśmy, dlaczego jest ważna, a teraz spróbujemy poruszyć ten temat, dlaczego to jest takie trudne. Jeśli my, rodzice, sami nie doświadczyliśmy bezwarunkowej akceptacji, to bardzo trudno jest nam, to często nawet nie umiemy jej okazać dzieciom. Nie mamy wzorca, nie wiemy, jak to działa, nie wiemy, jak to pracuje po prostu, co należy robić, czego nie należy robić. Jeśli sami w domu, jako rodzice, nie doświadczyliśmy tej bezwarunkowej akceptacji. Bo z bezwarunkową akceptacją jest troszkę tak, i to chyba już powiedzieliśmy i będziemy to ciągle powtarzać, że to nie jest technika do zastosowania. To nie są pewne słowa, których możemy się nauczyć i będziemy je mówić. Bezwarunkowa akceptacja jest po prostu pewną postawą, którą się albo ma, albo się nie ma. I jeśli się ją ma w sercu, to ona wypływa na zewnątrz. Dlatego to jest takie trudne. Właśnie dlatego to jest takie trudne. Bo na przykład ja, znowu trochę o sobie powiem, z tego powodu, że wychowałam się w takim domu, w jakim się wychowałam, wychowałam się w domu, w którym nie należało komunikować swoich potrzeb emocjonalnych absolutnie, wychowałam się w domu, w którym należało być zawsze zadowolonym. Ja czasami słyszałam takie słowa, kiedy wracałam na przykład do domu skądś tam. Pewna pani widziała cię na ulicy i szłaś taka smutna ze spuszczoną głową, jakby coś strasznego działo się w twoim domu. Co oznaczało, nie możesz, masz chodzić uśmiechnięta i masz być zawsze zadowolona. Bo inaczej to będzie znaczyło, że co, że nie kochasz mamusi, czy coś takiego. To były tego typu jakby słowa. No to jest właśnie klasyczna manipulacja emocjonalna. O co chodziło? Chodziło o to, że w moim domu nie dawano przestrzeni do tego, że człowiek może czuć się źle. Może mieć zły dzień, może, no nie wiem, być zły na coś, coś trudnego przeżył, w szkole miał jakiś kłopot. Nie? I po prostu wracasz do domu i jesteś przygnieciony tymi różnymi rzeczami. I w moim domu nie było przestrzeni na to, żeby mieć te emocje. W moim domu trzeba było być zawsze zadowolonym. Bo zasada była taka. Zaspokajaj emocjonalne potrzeby rodziców. W związku z tym, dlaczego to jest trudne? No bo ja dostałam taki wzorzec. I do dzisiaj zmagam się z tym, kiedy moje dzieci mają zły humor, bo wracają ze szkoły w złym humorze, tak po prostu, to ja zmagam się z tym, żeby dać im tą przestrzeń do tego, żeby mogły sobie ten swój zły humor, te swoje emocje jakoś po prostu przepracować same ze sobą. Wystarczy powiedzieć, przykro mi, to akurat o afirmacji mówimy, ale
Czasami jest mi trudno, nie mówię, że ja tego nie robię, że nie daję jej tej przestrzeni, tylko chcę wam powiedzieć, że ponieważ dostałam pewien wzorzec, to choć rozumiem wiele rzeczy i prowadzimy ten kurs od wielu lat i pracujemy nad różnymi rzeczami, nad więziami z dziećmi, to czasami jest mi trudno, po prostu jest mi trudno, bo ten wzorzec gdzieś tam się odzywa, nie? Gdzieś tam po prostu się wyłazi ze mnie. Okej, okay, to tyle. Tak patrzysz na mnie, jesteśmy w temacie, więc... dlaczego to jest trudne. Ania to powiedziała, podzieliła się, dziękuję kochanie. Jak w domu nie byliśmy akceptowani bezwarunkowo, jest nam trudno z różnych powodów potem przekazać dzieciom tą, okazać dzieciom tą bezwarunkową akceptację. Druga trudność może was zaskoczyć. Ale druga trudność też użyję, tutaj zacytuję naszą córkę, właśnie licealistkę, która, nagrywaliśmy konferencję w Krakowie 2 miesiące temu i tam były wywiady, ja prosiłem różnych ludzi, żeby się powiedzieli i udało mi się namówić moją córkę, żeby też powiedziała troszeczkę o różnych rzeczach. No i ona powiedziała coś takiego, ja tam zadałem jakieś pytania, potem operator też zadał jej pytanie, no masz fajne kolczyki, co tam jest na nich? A na tych kolczykach taki kościotrupek wisiał, nie? No i ona powiedziała coś takiego, no bo ja zdaję sobie sprawę, że środowisko znajomych moich rodziców mnie nie akceptuje, bo tak się ubieram. Ale rodzice mnie akceptują, więc tak bardzo się tym nie przejmuję. No i nam się bardzo spodobało to powiedzenie środowisko moich rodziców. Znajomych moich rodziców. Więc zaczęliśmy myśleć o tym środowisku. No to wy jesteście tym środowiskiem, prawda? My jesteśmy tym środowiskiem. Jacy my jesteśmy? Jak to dziecko na nas patrzy? O co chodzi? No i mam wrażenie, że w naszym środowisku, utożsamiam się z tym środowiskiem, w naszym środowisku jest troszeczkę tak, że są pewne mechanizmy. Jesteśmy wielodzietną rodziną, prawda? Tak jak wielu z was tutaj. No i może być taki mechanizm. O, jaka piękna, wspaniała chrześcijańska rodzina. Wszyscy są w kościele, tak ładnie ubrani, tak się uśmiechają. Jesteście dla nas wzorem, po prostu super. Ale to może się zmienić po kilku tygodniach. Może wyglądać tak. Dlaczego nie ma ich najstarszego syna z nimi? Czyżby coś było jednak nie tak w tej rodzinie? Może nie są tacy doskonali? Co próbuję przekazać przez tą ilustrację? Że nasze środowisko jest fajne, ale nasze środowisko z jakiegoś powodu lubi tych fajnych, doskonałych ludzi. Jak ktoś ma problemy, to nasze środowisko szybciutko go osądza i zastanawia się nad nim. Kładzie go na widelec. I co to powoduje? Kiedy czujemy się osądzeni, to powoduje różne rzeczy w nas, że czasami ukrywamy różne sprawy, żeby po prostu oni nie widzieli i dalej myśleli, że jesteśmy tą fajną rodziną. Więc czasami te dzieci, które są ładnie ubrane i się uśmiechają, prawdopodobnie niedzielny poranek wolałyby spędzić gdzie indziej. Ale tutaj jakby nie dajemy po sobie poznać, bo jesteśmy tą fajną, piękną rodziną. No i kiedyś byłem na takiej konferencji. Byli ludzie z całego świata, różne rzeczy tam się działy, takie fajne, ale wyobraźcie sobie, pamiętam tylko jedną historię, jednego wykładowcę, to była taka pani, która była psychologiem i ona powiedziała dwie historie, opowiem je tutaj, postaram się krótko i zwięźle, ale były ważne. Wyobraźcie sobie, zapamiętałem tylko te dwie historie. I ona była psychologiem i mówi, że była gdzieś na delegacji, myślę, że to się dzieje w Stanach, tak mi się wydaje. Jest na delegacji i przed południem jako psycholog bierze udział w warsztatach jakichś w małych grupach. I tam jej obserwacja jest taka. Są ludzie, którzy mają dużo problemów i mało rozwiązań. Skończyła te zajęcia i poszła do pobliskiego kościoła. Akurat były jakieś warsztaty, spotkania i też w małych grupach. I to tak ją zszokowało, bo widziała tego samego dnia kontrast. Co zobaczyła tam? Widzi ludzi, którzy nie mają problemów, przynajmniej nie mają ich dużo, a mają bardzo dużo rozwiązań. Tak? Widzicie to? Że czasami na naszych spotkaniach tak jest. Tych problemów się nie porusza. One tam nie istnieją. Dlaczego? Może właśnie boimy się jakiegoś odrzucenia. Boimy się, że nie będziemy zaakceptowani, że nie zmieścimy się w tych standardach. Do czego to może prowadzić? Do takiego trochę udawania, albo jeszcze bardziej udawania. I ona też opowiedziała taką historię, że tam skąd ona pochodziła,
Przy kościele działała jakaś grupa młodzieżowa i byli taki właśnie animator, animatorka, wspaniali, młodzi, piękni ludzie, po prostu doskonali, mieli serce do młodzieży, tam pomagali tej młodzieży poznawać Pana Jezusa. To były takie ewangelizacyjne spotkania, takie czystościowe. No i jest piękny ślub, wymarzony, wspaniały ślub i nagle w czasie tej uroczystości ta dziewczyna pęka i zaczyna płakać i krzyczy, ja już tak dłużej nie mogę. Wszyscy są zdziwieni, czego ona dłużej nie może. No i stąd skandal, stąd się wszyscy dowiedzieli. Okazało się, że rok wcześniej na wakacje oni zaszli w ciążę. Przed ślubem. Wbrew temu wszystkiemu, czego nauczali, co mówili. I tak się bali odrzucenia i tego, że ich świat zostanie zrujnowany, że zdecydowali się zabić to dziecko, zdecydowali się na aborcję. Ona powiedziała, że tak dłużej nie mogę. Nie mogę tak dłużej udawać. Nie chcę tego. Więc kiedy my akceptujemy nasze dzieci, możemy podpaść troszeczkę naszemu środowisku. I tu takie zdanie napisałem, żebym sobie tego nie przegapił. Nie przenośmy osądzania z naszego świata na nasze dzieci. Akceptujmy je bezwarunkowo, nawet jak będziemy musieli zapłacić za to pewną cenę. Dlaczego to jest trudne? Kolejny jakby temat w tym temacie, czyli podtemat w tym temacie, to jest coś, co nazywamy twist nastolatka. Czyli innymi słowy, budzimy się któregoś dnia rano i odkrywamy, że ktoś podmienił nasze dziecko. Zasypiało piękne, posłuszne, grzeczne, idealne, obudziło się wściekłe na cały świat, złe, nie da się z nim rozmawiać. Prosimy je o to, żeby coś zrobiło, to zaczyna się kłócić z nami i w ogóle przestało chyba nas kochać, nie? I mówi, że chętnie zamieniłoby nas na kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. To chyba nie nasze dziecko, słuchajcie. Skąd się to bierze? Skąd się bierze ten twist nastolatka? Myślę, moje obserwacje z różnych rozmów, z różnymi rodzicami są takie, że często on może być konsekwencją reglamentowania akceptacji, kiedy dziecko było małe. Bo małe dziecko, ono było w stanie jakoś to zaakceptować, tą reglamentację akceptacji. Tak fajnie zabrzmiało. Ale kiedy dzieci wchodzą w wiek nastoletni, odkrywają, że są swoją autonomię jakby na nowo. Odkrywają też, albo to, czego bardzo nie lubią w czasie, kiedy są jako nastolatki, nastolatki są bardzo wyczulone na fałsz, na hipokryzję, na wszelkie przejawy kłamstwa. Więc dzieci w pewnym momencie odkrywają, że ta akceptacja jest reglamentowana. I wtedy zaczyna się walka. One w pewien sposób zaczynają walczyć o akceptację z nami. One chcą po prostu, robiąc pewne rzeczy, próbują zadawać nam pytanie, ale czy zaakceptujesz mnie takiego, jakim jestem? Czy zaakceptujesz mnie z tymi wszystkimi problemami, które mam? A my, rodzice, którzy nie jesteśmy wprawieni w bezwarunkowej akceptacji, patrzymy na dziecko, które właśnie robi różne rzeczy, których my byśmy nie chcieli, żeby robiło. I to powoduje w nas złość, emocje różne, gniew, wściekłość, myśli, co ludzie powiedzą. I wtedy te emocje przekładają się na to, że generalnie przestajemy jeszcze bardziej akceptować, jeśli można jeszcze bardziej nie akceptować swojego dziecka. I wtedy to dziecko, jeszcze ponieważ ono to czuje, bo dziecko czuje, że jest akceptowane lub nie, to nie ma z tym, że tak powiem, dzieci mają szósty czy tam siódmy zmysł. Więc wtedy to dziecko jeszcze bardziej zaczyna walczyć o tą akceptację z nami i my wpadamy w taki taniec. Nazwałam go sobie obłędnym tańcem. To jest taki obłędny taniec, kiedy my odrzucamy dziecko, bo dziecko przestało spełniać nasze oczekiwania, a ono próbuje cały czas już w inny sposób niż kiedy było malutkie, czyli posłuszeństwem zapracować na naszą akceptację, tylko próbuje właśnie tym swoim nieposłuszeństwem zadawać nam pytanie, czy jesteś w stanie mnie zaakceptować. Czyli kolejna trudność jest taka,
że trudno jest nam oddzielić dziecko od postępowania. Często jest tak, że dziecko coś robi, co od razu wzbudza wulkan emocji w nas. No i co się dzieje wtedy? No i może dziać się to, o czym mówi Ania, że następuje to odrzucenie. Nigdy tak nie rób więcej. Tyle razy ci mówiłem. Proszę już po prostu przestań. Tak nie może więcej być. Te różne rzeczy mówimy. Czasami mówimy, ty już taki jesteś. I dziecko się czuje odrzucone, bo my je skrytykowaliśmy emocjonalnie. Ale może też być inna rzecz. Może być tak, że nie dajemy się zaskoczyć tym emocjom, bo jesteśmy na nie przygotowani, bo wiemy, że to się wydarzy. W końcu dzieci są dziećmi, a my jesteśmy rodzicami, tam będzie zawsze iskrzyć. Więc jesteśmy przygotowani na te emocje, nie pozwalamy im, żeby kierowały nami, i zamiast odrzucenia wybieramy drugą drogę, która jest drogą wsparcia. I wtedy, nawet jak jest jakiś problem, to mówimy, to, co się wydarzyło, było złe, ale nie mówimy, ty jesteś zły. To, co się wydarzyło, było niewłaściwe, a nie mówimy, że ty jesteś do niczego. Krótka ilustracja z jednej z naszych rozmów, muszę pochwalić tatę, z którym rozmawialiśmy, była taka. Właśnie tutaj problem z nastoletnią córką, coś tam, trudno się dogadać, co rozmawiają, to po prostu iskry, wszystko lata w powietrzu, no nic się nie da zrobić. Więc pytamy, no a czy są takie sytuacje, że jest dobrze między tatą a córką? Ona ma 17 lat. Tak. Jest dobrze, właśnie niedawno się okazało, że jest taka strefa. Córka chce mieć prawo jazdy, więc zapisała się na kurs i tata okazuje się, że może pomóc w różnych rzeczach. Właściwie tata głównie jeździ samochodem. Tata tu jest takim widzianym ekspertem, bardzo dostępnym. No i on powiedział, ten tata, coś takiego. Posłuchajcie, on powiedział coś takiego. Moja pierwsza reakcja, jak ona mi poprosiła o pomoc, była taka. Ty nic dla mnie nie robisz i ja mam ci teraz poświęcić mój czas i zrobić to, co ty chcesz. A nie powiedział, tylko pomyślał. Pomyślał. Może to było jasne. Nie Aha, powiedział, no. tylko pomyślał sobie tak. Ale potem pomyślał, ty, być może to jest okazja, żeby zrobić coś inaczej. Więc zamiast odrzucenia zastosował wsparcie. No i jeździł z nią na placyk, ćwiczył, tam różne rzeczy robili. I on mówi tak. Może nie wszystko się jeszcze zmieniło tak, jakbym chciał. Ale to, co się wydarzyło, mieliśmy super czas. Dobrze się bawiliśmy. Miałem tą moją kochaną córeczkę taką, jaką była kiedyś. Mieliśmy super chwilę i odzyskałem nadzieję, że tam w środku, za tymi iskrami, za tym zachowaniem jest ciągle ta sama dziewczyna. Jest mi łatwiej teraz, on tak powiedział, oddzielić jej zachowanie od jej jako osoby. Więc jest nadzieja. Czy ja? Mówiliśmy o tym, czym jest akceptacja. Mówiliśmy o tym, dlaczego jest ważna, mówiliśmy, dlaczego jest taka trudna, a teraz spróbujemy powiedzieć kilka słów na temat, skąd wziąć siłę, żeby akceptować dzieci mimo tylu trudności, bo wiemy, że to jest potrzebne. Jak się domyślacie, siłę możemy czerpać z góry od Pana Boga. Pan Bóg akceptuje nas, my w to wierzymy, bezwarunkowo. Oczywiście ludzie zostali stworzeni przez Boga. Nie przez przypadek, ale jako godni, jako cenni, jako wartościowe jednostki. Każdy człowiek. Nie ma tam jakiejś pomyłki. Nic takiego. Natomiast wiemy, że grzech wszedł na świat i ranimy ludzi. Ranimy Boga, ranimy siebie. Robimy różne złe rzeczy, których nie powinniśmy robić. Moje pytanie jest takie. Czy w jakiś sposób nasze złe postępowanie zmieniło, osłabiło miłość Boga wobec nas? Czy nasze złe postępowanie zmieniło Boga, miłość Boga wobec nas? Wobec Nie. człowieka. Wobec człowieka? Nie. Ono spowodowało, że Bóg zadziałał. Prawda? Wiemy, jak zadziałał. Chciał nam pomóc, chce nam pomóc rozwiązać ten problem naszego grzechu i dlatego przysłał Jezusa. I ten werset, który znamy, on mówi tak: Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to słowo świat, to nie znaczy w Nowym Testamencie u świętego Jana wszyscy ludzie. Ale to słowo świat, przeczytajcie w innych miejscach, zobaczycie, znaczy ludzie, którzy są obojętni lub wrodzy Bogu. Więc Bóg posłał swojego Syna nie do grzecznych ludzi, ale do grzesznych ludzi. Prawda? Złe postępowanie nie wpłynęło na miłość Boga, tylko spowodowało pewne reakcje. I my możemy czerpać tą miłość od Pana Boga i podobnie reagować na nasze dzieci. Skoro On nas zaakceptował, to my
możemy czerpać tę moc od Niego i akceptować nasze dzieci. Kochać je bezwarunkowo. Nie tylko te grzeczne, ale też te grzeszne. Okej. Jeśli przeżyjemy tę Bożą bezwarunkową miłość, to ona da nam siłę do tego, żeby kochać bezwarunkowo i bezwarunkowo akceptować nasze dzieci. Zaangażujmy Pana Boga w ten proces. Podejmijmy decyzję przed sobą, przed Panem Bogiem, że chcemy kochać nasze dzieci bezwarunkowo. Zaangażujmy Go też w taki sposób. Po prostu módlmy się. Módlmy się o to, żeby Bóg dał nam siłę do tego, aby kochać nasze dzieci bezwarunkowo. Popatrzmy na Jezusa. On kochał bezwarunkowo. On spędzał czas z ludźmi, którzy byli odrzuceni. Z celnikami, z grzesznikami. Jak czytamy Nowy Testament, widać to bardzo wyraźnie. On jest z nimi, rozmawia z nimi i różni pobożni ludzie mówią do Niego, jak Ty możesz z takimi ludźmi przebywać. A Jezus mówi, ja właśnie po to przyszedłem, żeby z nimi być. Nie przyszedłem tylko do tych, którzy są fajni, mili i z którymi się fajnie rozmawia. Ja przyszedłem do grzesznych ludzi, do nich. Pan Jezus był pasterzem wszystkich owiec. Powiedział, są owce, które poginęły z domu Izraela, które się gdzieś zgubiły i te też muszę przyprowadzić. I Pan Jezus robił to, co robił, pomimo tego, że różne środowiska Go potępiały. Po prostu. Więc niech kieruje nami miłość do naszych dzieci, a nie to, co powiedzą inni ludzie. Pan Jezus, znaczy w czasach Pana Jezusa istniał stary system, taki, tutaj powiem o starym systemie religijnym. To znaczy nie będę o nim dużo mówić, po prostu istniał stary system. W tym starym systemie najważniejsze były dwa słowa, kontrola i obojętność. Kontrola. Kontrola polegała na tym, że kontrolowało się, czy człowiek, dany człowiek, robi rzeczy, które powinien robić we właściwy sposób, te religijne, różne pobożnościowe uczynki. A obojętność polegała na tym, że zasadniczo systemowi nie zależało na człowieku jako takim. Pan Jezus przyniósł nowy system. Nowy system to była wolność, to było wsparcie, to była zachęta, to jest też upomnienie. Ale to wszystko w tym nowym systemie Jezusa jest w atmosferze, odbywa się w atmosferze akceptacji i miłości. I teraz spójrzmy w ogóle na Pana Boga też. Pan Bóg jest doskonały. Nie, to nie ulega wątpliwości. Pan Bóg jest doskonały, ale Pan Bóg nie wykorzystuje tej doskonałości przeciwko nam. I tak samo my, rodzice, nie jesteśmy doskonali. My nie jesteśmy doskonali. Ale często wykorzystujemy swoją doskonałość przeciwko dzieciom. Więc my w więzi z Bogiem, którzy nie jesteśmy doskonali, mamy przestrzeń, Bóg daje nam przestrzeń do tego, abyśmy popełniali błędy i wyciągali z nich właściwe wnioski. Więc spróbujmy wykreować taki dom, w którym będzie przestrzeń do wolności, do wsparcia, do zachęty, do upominania, napominania, ale to wszystko w atmosferze akceptacji i miłości. Rozmawialiśmy jakiś czas temu z rodzicami, którzy mają problem z jednym z dzieci. No i rozmawiamy i trochę tłumaczyliśmy ten stary system i nowy system, mówiliśmy o akceptacji, o tym, dlaczego to jest ważne, dlaczego nie, tam wiecie, to była taka rozmowa, tam trochę my, trochę oni, rozmawiamy, spróbujemy rozumieć tę sytuację, popatrzeć trochę z boku, troszeczkę zachęcić. No i na podsumowanie tej rozmowy tata mówi tak, powiedzcie mi, czy dobrze rozumiem,
Czy ja dobrze zrozumiałem to tutaj, o czym rozmawialiśmy, że ja teraz wobec mojego dziecka nie muszę być policjantem, który cały czas pilnuje, czy on spełnia to i to i tamto, ale że mogę być teraz tatą, który go wspiera i jest z nim? A my mówimy, tak, właśnie tak, możesz być tatą. Więc tatowie, możecie być tatą, mamy, możecie być mamą. Powiedzieliśmy o tym, czym jest akceptacja, powiedzieliśmy, dlaczego jest ważna, dlaczego jest trudna, powiedzieliśmy, skąd czerpać siłę, a teraz powiemy, od czego rozpocząć zmianę. Więc mamy tu kilka krótkich punktów. Po pierwsze, zobacz, gdzie jesteś, co mam na myśli. Stańmy, niech każdy z nas stanie sam przed sobą, szczerze. Może być w modlitwie, może być przed lustrem, może być w chwili spokoju z kartką i z ołówkiem. I odpowiedz sobie na takie dwa pytania. Z akceptacją czego u moich dzieci mam problem? Takie pierwsze pytanie. Czyli co mi jest trudno akceptować u mojego dziecka? A drugie pytanie. Jak to wpływa na moją postawę wobec tego dziecka? Możecie też razem jako małżeństwo to przerobić. Takie dwa pytania. I to jest dobry punkt wyjścia. Z akceptacją, czego mam problem i jak to na mnie wpływa. Jak to wpływa na moją postawę wobec dzieci. A drugi krok to jest, no, opuść system. Wyjdź z systemu. Podejmij decyzję, że będziesz robić coś inaczej. Podejmij decyzję, że będziesz akceptować swoje dziecko. Niezależnie od tego, co zrobi. To znaczy, emocje, które budzi we mnie jego złe zachowanie, nie sprawią, że zacznę używać w stosunku tego dziecka takich toksycznych słów w stylu jesteś beznadziejny, jesteś, i tu każdy może sobie wstawić, co chce. Coś, co ocenia to dziecko negatywnie. Tak? Mi się tutaj różne pejoratywne słowa pchają na usta, ale nie nadają się tym granie. Więc to jest jedna rzecz. Nie będę używać takiego określenia jesteś jakiś tam. To jest pierwsza rzecz. Druga, przez ciebie coś tam. Przez ciebie teraz mamy kłopoty. Przez ciebie spóźnię się do pracy. Przez ciebie zobacz, to małe płacze teraz, bo nie mogłam go nakarmić, bo ty zrobiłeś coś innego. Przez ciebie coś tam. Cokolwiek. Nie będę mówić takich rzeczy. Nie będę używać określenia wpędzisz mnie do grobu albo przez ciebie osiwieję. Okej? Okay? Znaczy, chyba że żartem, ale wiecie. Ogarnij się. Co z tobą jest nie tak? Albo nawet stać się na więcej. To akurat jest z dziedziny doceniania, ale określenie stać się na więcej jest po prostu... Rodzice sobie nie zdają sprawy z tego, jak ono jest raniące. Rodzice często myślą, że kiedy powiedzą dziecku, które przyniosło jakąś tam ocenę, powiedzą, no dobrze, dobrze, że masz trójkę, ale stać się na więcej. Po prostu, słuchajcie, jest tak demotywujące, po prostu zamiast motywacji rodzice osiągają całkowicie odwrotny skutek. To znaczy, dziecko dostaje komunikat, a co tam taka trójka, jesteś tak beznadziejny. Okej? Okay? To mnie nie zadowoliło. Nie zadowala mnie twoja trójka w ogóle. Przecież ty możesz dostać piątkę. Co ty tu robisz? Idź się ucz. Znaczy, to jest to, co dziecko słyszy. Nie to, co my powiedzieliśmy, nie? Więc nie będę używać... No, ja tylko podałam kilka przykładów, ale myślę, że wiecie, co to znaczy toksyczne słowa do dziecka, nie? Toksyczne słowa, z którym mamusia nie będzie cię kochała. To jest cytat z placu zabaw. Nie rób tego, bo mamusia nie będzie cię kochała, nie? Więc podejmij decyzję. Wyjdź z systemu. To jest oddzielenie osoby od zachowania. Negatywne emocje, które pojawiają się w wyniku zachowania mojego dziecka, którego nie chcę, które mi się nie podoba, nie będę ich zamieniał na takie toksyczne słowa, które po prostu będą, w których będę odrzucać moje dziecko. Okej?
To jest, znaczy ja mówię ok, na zasadzie mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi w tym momencie. Więc zobacz, gdzie jesteś, opuść system. Trzeci punkt to wiadomo, że akceptacja jest postawą serca, a nie techniką do nauczenia się, ale można ją wyrażać na różne sposoby. Więc powiedz dziecku, kocham cię, a w myśli i kropka. Powiedz dziecku, akceptuję cię i kropka. Bez żadnego ale, bez ponieważ. Mówmy to często i zachęcam do tego, żeby mówić to, kiedy dziecku się coś udało. Kiedy spełniło nasze oczekiwania, kiedy osiągnęło sukces. Super, wspaniale, cieszę się, kocham cię. Ale mówmy też to dziecku, kiedy mu się coś nie udało, kiedy nie spełniło naszych oczekiwań, kiedy poniosło porażkę. Kocham cię, jestem z tobą, kocham cię. Miłość nie jest uwarunkowana, nie powinna być uwarunkowana od tego, co robi dziecko. Uzależniona od tego, co robi dziecko. Kiedyś rozmawialiśmy z taką rodziną, właśnie w tych naszych rozmowach jeden na jeden, a oni opisali nam problem, przed jakim stoją. Zaadoptowali dwójkę dzieci i też mają dwójkę swoich naturalnych dzieci. Te zaadoptowane dzieci są starsze i tam dziewczynka już w ogóle była dorosła i poza domem. Zaadoptowany syn miał około 17 lat, no i dwójka młodszych, naturalnych dzieci. I okazało się, że mają poważne problemy z tym starszym synem. A i właśnie radzili się nas, co zrobić, nie, w tej sytuacji, ponieważ prawdopodobnie ten chłopak nawiązał jakoś kontakt przez internet z jakimś starszym mężczyzną, no i zamiast chodzić do szkoły, tam się wymykał, czasami okłamywał ich, po prostu spotykał się z tym człowiekiem gdzieś tam. No i oni oczywiście byli bardzo zaniepokojeni, zagubieni, sytuacja w domu napięta, nie wiedzieli, jak sobie z tym wszystkim poradzić i te różne napięte emocje były głównie między tatą a tym chłopakiem. Więc my rozmawialiśmy z nimi, zadawaliśmy im różne pytania i takie zastosowanie po naszej rozmowie oni przyjęli i zrobili. Właściwie to zrobił ojciec. Ojciec po prostu zachęciliśmy do tego, żeby poszedł do syna i porozmawiał z nim, ale powiedział mu tak. Wiem, że ostatnio nie było między nami dobrze, nie było między nami łatwo, ale chciałbym, żebyś wiedział, że kiedy trafiłeś do naszego domu, miałeś tydzień, to było tam powiedzmy 16 lat temu, i gdybyśmy mieli podjąć jeszcze raz tę decyzję, to zaadoptowalibyśmy właśnie ciebie, ponieważ kochamy cię i mamy tę samą radość z bycia z tobą, jaką mieliśmy wtedy. Pamiętajmy też, że akceptacja jest tylko jednym z elementów. My dużo o niej mówimy. Ona jest ważna. Ona jest jednym z wielu elementów budowy domu mocnych więzi. Prawda? Afirmacja, akceptacja, docenianie, spędzanie czasu, okazywanie czułości, uczenie ci odpowiedzialności. To jest tylko jeden z elementów. Jest tutaj filarem, ale... Fundamentem. Fundamentem, przepraszam, dziękuję. Jest tutaj fundamentem, ale często o niego właśnie się potykamy. Często tutaj coś szwankuje. Często on nas rozkłada, bo jest taki trudny. Bo to jest naprawdę trudna sprawa. No właśnie dlatego, że to nie jest ten... Właśnie dlatego, że to jest postawa serca, a nie technika. To jest postawa serca, którą trzeba kultywować. To jest decyzja, którą trzeba podjąć. To jest być może taka przestrzeń w naszym życiu, gdzie musimy zaangażować Pana Boga, żebyśmy może sami sobie poukładali nasze wzorce, które niesiemy z domu. Może potrzebujemy pomocy w tym, żeby oddzielić właśnie człowieka od jego zachowania. Znaczy głównie chodzi o nasze dzieci teraz, oddzielić dziecko jako osobę od tego, co robi. I tak jak Piotrek powiedział, pamiętajmy, że to jest tylko jeden z elementów kursu Dom Mocnych Więzi. Bo może, można powiedzieć, i już nawet słyszę, słuchajcie, tam z tyłu głowy coś takiego, to co? To teraz mam mu pozwolić na wszystko i on się rozpuści? Nie mówimy o tym, że mamy dzieciom pozwalać na wszystko. My mówimy o tym, że mamy dzieci kochać bezwarunkowo. To są dwie zupełnie różne sprawy.
Jak okazywać dzieciom niezmienną miłość, nawet kiedy nie spełniają naszych oczekiwań? O tym mówiliśmy dzisiaj. Jeśli rozpoznajemy tutaj kogoś, kto już był na naszym kursie, widzimy też Was, którzy jesteście teraz na kursie, no i myślę, że widzimy też tych, którzy kiedyś będą na naszym kursie. Nasz kurs wow. składa się z 6, czasami z 7 spotkań co 2 tygodnie, trwa około pół roku, tam różne rzeczy jeszcze się dzieją. Przez cały rok można się zapisywać na spotkania i po prostu do tak zwanej poczekalni, tutaj jest adres na stronie werwiscy.pl, łatwo znajdziecie, do takiej poczekalni i kiedy będzie nowa edycja, będziemy o niej wiedzieć, to pierwsi się dowiecie, kiedy rusza i zapraszamy, zachęcamy, żeby się zapisać. Druga rzecz, którą chcę tu powiedzieć już na koniec, to chcemy i mamy nadzieję, że nam się to zawsze uda, żeby ten kurs był całkowicie bezpłatny dla wszystkich rodziców, żeby finanse nie były dla nikogo problemem. W tym, żeby sobie poukładać, zrozumieć, nabrać takiej motywacji. Wielu rodziców mówi, że to, co najbardziej cenią w tym kursie, to właśnie to, że poznaje tam w małych grupach, w tych pokojach dyskusyjnych innych rodziców, z którymi może rozmawiać o tych rzeczach, bo normalnie ze znajomymi się o tym nie rozmawia. Więc chcemy, żeby tak było, to wszystko jest możliwe dzięki temu, że mamy fundację i dzięki naszym darczyńcom, którzy mówią, to jest dobre, chcemy, żeby to się rozwijało dalej. Dziękuję tutaj darczyńcom, ale gdyby ktoś chciał zostać darczyńcą naszej fundacji i razem z nami, z Werwińskimi, pomagać innym rodzicom, to też wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie. Dziękujemy.